Mecz Pogoni z Legią to szlagier najbliższej ligowej kolejki. I to nie tylko dlatego, że Ricardo Sapinto sprawił, że Legia zaczęła przypominać zespół z prawdziwego zdarzenia, bo chyba większe zasługi przy takim zapowiadaniu tego spotkania poniósł Kostar Juniajić, który pod którego kierunkiem Pogoń nie wystartowała nawet dobrze, wystartowała fatalnie do tego sezonu, ale im dalej w las, tym jest więcej grzybów. Pogoń znakomicie biega, Pogoń bardzo dobrze rozgrywa, Pogoń ma bardzo silną w polskich realiach drugą linię. Majewski, Kożul, Drygas, Podstawski to naprawdę ludzie, którzy potrafią grać w piłkę, na dodatek rozumieją się na boisku i sprawiają, że tę pogoń ma kto napędzać. Oczywiście jest też dwóch świeżo upieczonych kadrowiczów, Adam Buksa, Hubert Matynia, więc tej jakości, zresztą kadrowiczów nieprzypadkowych, bo naprawdę biorąc pod uwagę fakt, jak skutecznie, jak fajnie dla oka grają portowcy w ostatnim czasie, to na pewno zasłużyli na wyróżnienia przez selekcjonera. I teraz pytanie, jak poradzą sobie z przeciwnikiem klasy Legii. Jeszcze przed spotkaniem z Górnikiem Ricardo Sapinto lekko się gniewał na pytanie o to, czy Legia nie biega za mało. Na konferencji poprzedzającej mecz z Pogonią sam wskazał na to, że Pogoń biega dużo i piłkarze będą musieli naprawdę włączyć ostatni bieg, jego piłkarze będą musieli włączyć ostatni bieg, żeby dorównać portowcom, więc spodziewam się po pierwsze naprawdę wysokiego tempa, dużej intensywności gry, po drugie naprawdę dużej jakości i to takiej, jaką bez wstydu będzie można pokazać i to nie tylko w kilkuminutowych przebitkach, ale przez 90 minut nawet w zagranicznych stacjach, a będę zdziwiony, jeżeli to spotkanie skończy się inaczej niż podziałem punktów.